Będziemy się cieszyć ze zwycięstwa, sposób nieponiżający pokonany oraz z pokorą przyjmiemy porażkę, uznając zgodnie z ideą olimpijską lepszego od siebie za zwycięzcę. Znicz olimpijski, który będzie tutaj z wami. No na pewno obawy były bardzo, bardzo, bardzo wielkie, ale jak znam tu ekipę techniczną całą Złotego Gronia, to byliśmy spokojni i na pewno wiedzieliśmy, że ten stok będzie przygotowany. Pogoda nam sprzyja bardzo dobrze, bo jest mróz jeszcze, także ten stok jest przygotowany na tyle, że mam nadzieję, że zrobimy dwa przejazdy i wszystko wyniknie i będzie bardzo dobrze. Żeby być przygotowani do zjazdu. Dzisiaj warunki są dobre i trasa jest też dobra, tylko trochę miękki śnieg. Jesteś już po pierwszym zjeździe? Nie, trzecim. Jak ci poszło? Jak oceniasz swoje dzisiejsze występy? Dobrze. Tutaj kolega Paweł. Może będziemy na pierwszym i drugim miejscu z połem. No, my z kolegą jeździmy zawodowo na nartach. No, dość długo już jeździmy. Ja jeżdżę w klubie Ski Mosty i on jeździ w klubie Ski Bila. No i trenujemy różnie. Najmłodsi są od przedszkola do pierwszej klasy. To jest kategoria numer jeden. Potem jest kategoria druga, trzecia klasa. Ci mają swój stok tu po prawej stronie. Taki mniejszy slalom, gigant. Będzie łatwy, nie będzie problemu z technicznymi sprawami. A reszta, to znaczy czwarta, piąta klasa, szósta, siódma i ósma, dziewiąta idzie na duży stok, będą mieć start zupełnie od góry, no i do celu muszą dojechać niestety wszyscy.